Baczność! Słuchajcie, przyłączamy się do innego oddziału. Poznajcie, to jest Kobra. Spocznij. Porucznik Kobra. Powitać, powitać. Panowie, widzę kucherka, ale panie za to bardzo ładne. Od teraz będziemy razem jeść, spać. A może nawet śpiewać. Ja już mam partnera do duetu. Który to? No, na razie go nie ma. To nie obecni głosu nie mają. Podajcie sobie łapy. No, dziękuję. Mapa. W budynku znajdują się żydowscy więźniowie. Zabezpieczamy natarcie na magazyny od strony północy, od strony szkoły. Szkołę atakujemy od frontu. Gdzie reszta? Nie daliśmy rady zawiadomić. Świetnie. Od nas też jest połowa. Damy radę. Niech się zacznie. Chwileczkę, a broń? Nie macie swojej? No skąd? Pająk po granacie dla każdego na dzień dobry. Zaraz, przepraszam. Mamy atakować budynek z dwiema sztukami broni? Dwa, góra, trzy dni i będzie po wszystkim. Baczność! Baczność! Żołnierze Polski podziemnej! Na przedpolach stolicy stoją już dywizje sowieckie. Liczymy, że Sowieci, wykorzystując nasz zryw, lada dzień wkroczą do miasta. Pamiętajcie, komu składaliście przysięgę. Podlegacie wyłącznie naczelnemu wodzowi i dowództwu Armii Krajowej. Nie może być mowy o brataniu się z bolszewikami. Sowietów należy traktować z rezerwą. Jako sojuszników, naszych sojuszników. Rozejść się! Rozejść się! Spocznij! Spocznij! Wszyscy na pozycji. Rogal, pająk. Szajsty! Leksa, granat. Rzucić? Nie, zjedz go. Mamy jeńca.